Witam wszystkich w nowym tygodniu. Jest w tej chwili wtorek, 7 rano. Ja się przesiadłem na Landekę i wczoraj rano ładowałem w Hamburgu i jestem w Westerwaldzie. To jest za Bonn kawałek. I tutaj mam też ładunek, później 90 km stąd. Taka dosyć solidna dziura, góry, zakręty, górki, doliny, no ale piękne okolice. Pierwszy raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło. Spalety się przewróciły. Dlaczego zmieniłem auto? Dzwoniłem też się zapytać w tej sprawie, czy będę jeździł na dźwigu, czy będę jeździł z plandeką, czy będę skakał. Odpowiedź uzyskałem od szefowej, że będę jeździł na dźwigu, tylko że brakuje nam jednego dźwigu. Na koniec miesiąca tego, czyli października, mają przyjść, są zamówione dwa bądź trzy dźwigi i wtedy będę już jeździł cały czas na dźwigu. Pytałem się, jak to będzie, czy będę skakał, czy nie będę skakał. Nie, mam jeździć tylko na dźwigu. Oczywiście upomniałem się o jakąś tam premię za skakanie po aucie i po, że tak powiem, potyczkach słownych. Na początku powiedziano mi, że się nie da, a potem przyszedł do mnie techniczny i powiedział, że jest dla mnie do odebrania karta na paliwo, więc da się jednak. A co do dźwigu? Przejeździłem dźwigiem samodzielnie tydzień plus jeden dzień, czyli 6 dni jeździłem dźwigiem. Moja ocena na początku, można powiedzieć, że no daje radę, ale na początku byłem mega załamany tym, jakie to jest trudne, i jak pierwszy raz wsiadłem na dźwig, to prawie że się popłakałem wieczorem, bo po prostu czułem się taki, że ja już nic nie umiem, do niczego się nie nadaję. Na szczęście przespałem się na drugi dzień, już było lepiej, z każdym dniem jest lepiej. Oczywiście największym problemem jest to, gdy pojawia się ciśnienie i w tym momencie człowiek zaczyna robić błędy. Dlatego nie mogę sobie pozwolić na to, żeby słuchać ich i poddawać się ciśnieniu, gdyż wtedy jest źle i robię błędy. Mylę strony, góra, dół, lewo, prawo i tym podobne. Po prostu niepotrzebne to jest się po prostu robić na totalnie spokojnie i wtedy to spokojnie idzie. Miałem przykład w zeszłym tygodniu, normalnie ze zbieraniem 3-4 miejsc na fabryce ładuje się w okolicy za godziny. I był ze mną mój kolega, który jeździł ze mną i poganiał. I wyszło godzinę 20 z tym poganianiem, z tym wszystkim. Więc to nie ma totalnego sensu.
jest piątek, zjazd do domu, jestem już w osobówce, prawie że dojeżdżam. Wczoraj był temat rozwalonych big bagów. Po tym umieszczę wam filmiki, jak to wyglądało, no częściowo, bo nie dałem rady nagrywać tego.